He comes from Poland and has the name Piotr Borecki. Piotr Borecki, Olimp Zabrze. Piotr Borecki. Piotr Borecki. Piotr Borecki, Olimp Zabrze. Brawo! Brawo! Witam Was w kolejnym odcinku. Możliwe, że nie będzie on nazywał się Road To Arnold Classic, a możliwe, że tak go podpiszemy, ponieważ jest to podsumowanie dotychczasowych zawodów, moje małe przemyślenia co do kolejnych startów i w ogóle, bo często padają pytania, do kiedy zamierzasz startować, jak długo zamierzasz trzymać formę, więc w tym odcinku postaramy się na kilka z tych pytań odpowiedzieć. Zaczynając od podsumowania zawodów, może bezpośrednio po kolei będę wymieniał zawody, na których brałem udział, no i jakie tam udało się miejsce zająć, czy jakby jestem z tego zadowolony, więc no, pierwszymi zawodami, w jakim mi przyszło startować, to był Arnold Classic w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj zająłem drugie miejsce, wiele osób mówiło, że powinno być pierwsze, natomiast był to mój pierwszy start po przerwie z juniorów, dlatego ja jestem mega zadowolony i można powiedzieć, tak jak to w Terminatorze powiedział Arnold Schwarzenegger, I'll be back. I możliwe, że nie będę bardzo zdradzał, ale że za rok jeszcze zobaczycie mnie na Arnoldzie. Postaram się to oczko wyżej, przynajmniej ze Stanów, przywieźć. Kolejnymi zawodami, a co do jeszcze Stanów Zjednoczonych, no tutaj mówię, no raczej zadowolony jestem, organizacja była w miarę ok. Jakichś tam większych perypetii, zresztą z odcinków, które oglądaliście, nie było. Ten marzec był bardzo napięty, ponieważ to były pierwsze starty. Kolejną imprezą, w jakiej brałem udział, było to Żeliszczewo tutaj w Polsce. No i do tych zawodów można powiedzieć, tak na 100% się nie przygotowałem, ponieważ to było tuż przed Australią. No i tutaj udało się wygrać swoją kategorię, czyli do 90 kg. Tak, postaram się położyć i również wygrałem kategorię Open, z której taki ładniejszy pucharek tutaj można powiedzieć dostałem. Nie wiem, czy będzie cały ujęty w kadrze, jeszcze troszkę tego jest, natomiast na koniec myślę, że zrobimy zdjęcie, więc jakoś to tam nasz półczas przeklei. Z tych zawodów byłem zadowolony, naprawdę mimo nieodwadniania się forma była naprawdę dobra i z zawodów na zawody było coraz lepiej. Trzecim startem, czyli tuż po Żeliszczewie, była Australia. I tam znowu z Arnold Classic przywiozłem srebrny medal. Też chodziły pogłoski i od ludzi zarówno w Stanach, i w Australii usłyszałem wiele miłych słów. Na Australii usłyszałem od faceta po zejściu ze sceny, że jest jakby zniesmaczony i wstydzi się za swój kraj, że no nie wygrałem. Natomiast dla mnie no, drugie srebro na tak ważnej imprezie to był wielki, wielki sukces. Tutaj jeżeli chodzi o Australię, to już wspominałem, że ta organizacja nie była najlepsza, no i troszkę byłem zawiedziony, ponieważ mogło nawet dojść do tego, że niektórzy zawodnicy by nie wystartowali, szczególnie w dzień finałów, więc tutaj mówię, no troszkę ta, jeżeli chodzi o organizację, impreza mnie zawiodła, natomiast kraj przepiękny, ale to widzieliście z relacji. Czwartą imprezą, na jakiej tutaj konkurowałem, znowu była Polska i tym razem pojechaliśmy do Bytowa, gdzie też specjalnie się nie przygotowywałem, znaczy specjalnie, to nie chodzi o to, że się nie przygotowałem, tylko nie odwadniałem się, wyszedłem jakby to był normalny dzień mój, można powiedzieć, treningowy, nie tak jak to było na Arnoldach. No i tutaj wygrałem swoją kategorię, czyli do 90 kg i również udało mi się zwyciężyć kategorię Open, z czego też jestem bardzo zadowolony. Przebieg zawodów był dość sprawny, więc tutaj, no mówię, jeżeli chodzi o zawody polskie, mimo małych hal, nawet sprawnie to wszystko poszło. No i tak, tutaj mieliśmy już 4 imprezy, to oczywiście nie był koniec. Kolejną imprezą, na jaką się wybrałem, była Norwegia. No i tutaj w swojej kategorii do 85 kg wygrałem. Pozostał mały niesmak, ponieważ kategorie Open, patrząc całkiem obiektywnie, i tu też słowa od Norwegów, którzy byli oburzeni, wręcz przeklinali, gdy kto inny wygrał Open, natomiast no, wygrał Open Norweg, więc no, tutaj słyszałem, że te zawody niestety są takie, że troszkę mają większe przywileje osoby startujące no, z tego kraju, więc no, mówię, trzeba było przełknąć smak goryczki. Jeżeli chodzi o Norwegię, to typowo widziałem, że no, tutaj na to Open zasługiwałem, ale trzeba umieć też przegrywać, z decyzją sędziów trzeba się umieć zgodzić, więc była chwila rozgoryczenia, natomiast później różne tam smakołyki i mile spędzony czas, zapomniałem całkowicie o tym wyniku. No i tutaj ostatnią, jak do tej pory, imprezą, bardzo ważną, był IFBB Diamond Cup na Malcie, na której byłem podczas świąt wielkanocnych. No i tutaj w swojej kategorii również do 85 kg przywiozłem złoty medal, z czego jestem bardzo dumny. I w kategorii Open brakowało mi tylko 4 punktów do zwycięstwa, przepraszam, z zawodnikiem powyżej 100 kg, więc jakby jest to dla mnie bardzo duży sukces, ponieważ ja startując z 85, tamten chłopak miał chyba 115. Więc no mówię, jestem zadowolony naprawdę z tego wyniku. Tutaj wiedziałem, że no, jego akurat będzie bardzo ciężko pokonać, ale było blisko. I tak jak mówię, te wszystkie starty są dla mnie wielkim osiągnięciem. Jestem mega zadowolony, mniej lub bardziej, bo mówię, no Norwegia tutaj akurat była w zasięgu, żeby wygrać to Open, nie udało się. Natomiast kolejne plany startowe są. Tak jak pisałem u siebie, jest to dopiero rozgrzewka i dokładnie tak jest, bo już niebawem, nie wiem, nie ukaże się pewnie jeszcze do tego czasu ten materiał, zobaczycie mnie w sobotę 29 kwietnia w Kulnicach, czyli tutaj w Polsce pod Wrocławiem, no i tam będę startował w kategorii do 90 kg. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jeżeli wygram swoją kategorię, również chciałbym zmierzyć się w Open. No i tych startów, jeżeli chodzi o okres w sumie letni, jesienny, będzie jeszcze sporo. Przynajmniej 2 imprezy na miesiąc. Mogę tutaj pokrótce zdradzić, że w maju czeka mnie dość mocny maraton. Jedna z imprez niestety nie wypaliła, miało być to w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no tutaj można powiedzieć, mieliśmy z Anitą lecieć właśnie na zawody West Palm Beach, natomiast leci ona w tym samym czasie na Mistrzostwa Europy, dlatego no tą imprezę odpuszczamy, ale coś odleczę, to nie ucieczę. Jeżeli chodzi o kolejne imprezy, to już 21 maja widzimy się u mnie w Krakowie na Uniwersyteckich Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski Południowej. No i tutaj kolejne imprezy, tydzień po tygodniu, aż 3, dość ważne, bo jest to Diamond Cup w Ostrawie. Później tydzień po tej imprezie mamy Diamond Cup w Lizbonie w Portugalii, a tydzień później w Hiszpanii Amatorska Olimpia w Marbelli, czy tam Marabelli, nie wiem jak dokładnie się to czyta. Więc no 4 imprezy, na których mi naprawdę zależy pod rząd, to będzie naprawdę duże wyzwanie. Ale nie kończymy na tym, bo mamy później jeszcze lipiec i w lipcu 2 imprezy w Polsce, czyli tutaj Minkowski Resort i Wadowice. Myślę, że na nich też mnie zobaczycie. I przychodzi sierpień. Także no chciałem, tak jak wspominałem, Road To Arnold Classic nie umiera, bo były 2 imprezy, natomiast pojawiają się 2 nowe, do których też się przygotowuję. W sierpniu będzie to Arnold Classic Hong Kong, a we wrześniu Arnold Classic w Hiszpanii w Barcelonie. Więc to będą 2 docelowe imprezy w sezonie tym jesiennym. Jest jeszcze jedna, której nie będę zdradzał, chyba najbardziej prestiżowa, natomiast jeszcze nie wiem, czy kraje europejskie będą mogły na niej startować. Jeżeli będę miał taką informację, to na pewno Was o tym poinformuję, także nutka taka niepewności pozostaje. No i oprócz tego jeszcze mamy jakiś Diamond Cup w Liverpoolu, mamy EVLS Prague, no to tutaj też myślę, że na tą imprezę zawitam. I zobaczymy, co tam będzie jeszcze ciekawego, to na pewno, jeżeli będę czuł się na siłach, wystartuję i postaram się pokazać z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że dalej będziecie mocno trzymać kciuki. Jak na ten moment mogę powiedzieć, że moje samopoczucie jest dobre. Czuję się naprawdę... Najgorszy był ten start, gdzie miałem cały czas wyjazdy i to te zagraniczne, bo wtedy przepakowywałem się dosłownie z jednej torby do drugiej, od razu wyjazd. Do Australii był 22-godzinny lot, więc troszkę to wymęczyło. Natomiast teraz maj to będzie 3 tygodnie wolnego, gdzie na majówce też chwilkę sobie odpocznę, zregeneruję siły, nabiorę trochę tego wigoru na kolejne starty. No i myślę, że będziemy walczyć dalej. Zakończę cały rok startów jeszcze raz Arnoldami w Stanach Zjednoczonych i Australii. Także to taka ciekawostka, o której wiele osób pytało. Natomiast po zawodach nie wiem, jak to dalej będzie. Myślę, że formę będę trzymał nadal dobrą, ale też będę potrzebował zrobić sobie przerwę, przynajmniej rok, dwa może. Natomiast chciałbym nadal dobrze wyglądać, no i motywować Was do pracy, bo strasznie mnie cieszy, gdy na targach czy w wiadomości dostaję od Was informacje na temat tego, że zmotywowałem Was do ruszenia, jak to się mówi, przysłowiowo dupy z fotela i zabrania się do pracy albo powrotu na siłownię po 2-3 latach. Więc no, cieszy mnie to strasznie. Im więcej Was będzie, tym częściej będziemy takie odcinki nagrywać, czy z treningu, czy coraz więcej zdjęć. Naprawdę rozwijamy się i myślę, że Wy nam w tym też pomożecie. Także jeżeli chodzi jeszcze o takie pamiątki z tych wszystkich startów, tutaj nie wiem, czy dobrze będzie widać, najwyżej zrobimy zdjęcie. To między innymi wracając z Australii miałem okazję tutaj ze stewardessami zrobić sobie zdjęcie, poznać całą ekipę. Także no tutaj nie wiem, czy wyłapujesz ostrość. Jest, widać, super. Także od razu takim polaroidem wywołali mi. No i tutaj też jedno na przykład ze zdjęć, gdzie akurat w Australii na Eureka Skydeck, tutaj na 88 piętrze zrobiłem sobie takie zdjęcie. No tych pamiątek jest sporo, ale też jedną z największych tutaj pucharów nagród jest misiaczek, który dostałem od Pauli zaraz po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Także on też pełni tutaj ważną rolę w mojej półce z pucharami i stoi na pierwszym miejscu. Także no bardzo dziękuję za pomoc. Ogólnie chciałbym też do tej pory podziękować wszystkim ludziom za wsparcie. Przede wszystkim mojemu sponsorowi głównemu, czyli SIXPAK Nutrition. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku.